Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Z Parlamentu Europejskiego płynie sugestia, by Komisja Europejska zaskarżyła do TSUE budowę muru na granicy z Białorusią. Podczas wczorajszej debaty europosłowie z PO i Lewicy skarżyli się, że zapora na granicy powstrzyma migrację i zaszkodzi środowisku. Budowę zapory na granicy z Białorusią rozpoczęto pod koniec stycznia. To odpowiedź Polski na sztuczny kryzys migracyjny wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę i Władimira Putina. Jak wskazuje starszy chorąże sztabowy Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej, jak dotąd na granicy powstało ponad 60 kilometrów muru. Drogi dojazdowe, czyli te najważniejsze dla nas, bo po tych drogach nasze patrole będą się poruszać, są kończone w 90%. Także jest to spory postęp prac. Do końca czerwca planujemy ukończyć wszystko zgodnie z harmonogramem. Tymczasem mur stał się tematem debaty Parlamentu Europejskiego. Zapora przebiegać będzie przez teren Puszczy Białowieskiej. To według unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylwy Johansson zobowiązuje Polskę do wykazania, że nie ma alternatywnego rozwiązania. Komisarz przekonuje, że lepszym rozwiązaniem będzie przyjmowanie migrantów. Unia Europejska nie chce finansować budowy murów, natomiast chcemy finansować zintegrowane zarządzanie granicami. Chcemy gwarantować odpowiedni system azylowy. Komisarz zasugerowała, że mur narusza prawa człowieka. Państwa członkowskie muszą bronić granic zewnętrznych Unii Europejskiej i muszą przestrzegać praw człowieka. Jak podkreśla prawnik Piotr Gaglik, w przypadku działań Polski nie można mówić o łamaniu praw człowieka. Zapora ma powstrzymać nielegalną migrację. Migrant może przekroczyć granicę w miejscu do tego przeznaczonym, legalnym. Prawo do humanitarnej ochrony osoby znajdujące się w obcym kraju mają prawo w tymże kraju, czyli oni powinni się starać o statut uchodźcy na terenie Republiki Białorusi. Budowę muru krytykowali posłowie do Parlamentu Europejskiego z opozycji. Lider Lewicy Robert Biedroń zaznaczył, że mur zaszkodzi środowisku. Ludzie zawsze znajdą sposób, żeby przeskoczyć każdy mur, żeby znaleźć bezpieczniejsze miejsce. Zwierzęta niestety nie są w stanie sobie w ten sposób poradzić. Na co czekacie państwo w Komisji Europejskiej? Czemu kolejna procedura naruszenia nie została jeszcze w tej sprawie wszczęta? Elżbieta Łukaciejewska z Platformy Obywatelskiej ubolewała, że za murem po stronie białoruskiej pozostaną kobiety i dzieci, które uciekły ze swoich krajów w Azji czy Afryce. I one także uciekają przed wojną, za którą odpowiedzialny jest często ten sam człowiek, Putin. Pamiętajmy też, że w strefie przygranicznej mieszkają ludzie, mieszkańcy, którzy do tej pory żyli tylko i wyłącznie z turystyki. Zarzuty odrzucali politycy Zjednoczonej Prawicy. Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska wskazała, że mur zapewni Polsce bezpieczeństwo i nie zaszkodzi środowisku. By dać możliwość nie tylko na przepływy cieków wodnych, nie tylko ogranicza wycinkę drzew, ale również pod nadzorem poszczególnych nadleśnictw ustala szlaki migracyjne małych i dużych zwierząt. Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa podkreśliła, że medialne doniesienia krytykujące mur i działania Polskiej Straży Granicznej to propaganda Rosji. Rosyjskie kłamstwa wciąż trwają. Za nic państwo macie bezpieczeństwo granic Rzeczpospolitej. Poseł Kempa zaapelowała do Unii o wsparcie Polski w pomocy ukraińskim uchodźcom. Joachim Brudziński z PiS-u zaznaczył, że kryzys na granicy z Białorusią był pierwszym etapem wojny Putina. Jej kontynuacją jest inwazja na Ukrainę. Chciano zdestabilizować sytuację w Polsce przed atakiem Putina na Ukrainie. Migranci wspólnie z białoruskimi służbami próbują forsować istniejący fragment zapory. Są wycinane przęsła, cudzoziemcy wraz ze służbami białoruskimi próbują zrobić podkopy, próbują w jakikolwiek sposób sforsować i tę barierę, natomiast dotychczas żadnej z osób nie udało się przedostać. Jak wskazuje politolog Michał Wojtyło, mur zniechęci do migracji kolejne osoby. Jeżeli zostaną wpuszczone nawet mała liczba osób, mała liczba migrantów, to kolejne przybędą. Zapora na granicy osiągnie długość 186 km. Rada Polityki Pieniężnej będzie podnosić stopy procentowe, aż osiągnie pewność, że inflacja trwale się obniży, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński.
Inflacja w Polsce przekroczyła już 12%. Narodowy Bank Polski prognozuje, że osiągnie ona szczyt w czerwcu albo w lipcu, jeżeli nie pojawią się inne okoliczności. Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy podnosi stopy procentowe. Będziemy to robić nadal. Będziemy to robić nadal, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna stopa referencyjna wynosi już 5,25%. Ta kolejna podwyżka stóp procentowych bardzo mocno uderza w kieszenie posiadaczy kredytów. Nie ma odpowiedzi, na jakim pułapie zatrzymają się stopy procentowe, przekonywał prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. Osiągniemy, proszę państwa, przezwyciężenie inflacji. W tym średnim okresie zrobimy wszystko, żeby go przezwyciężyć, ale lekarstwo, które dajemy, jest gorzkie. Dla wielu bardzo gorzkie, więc rząd z drugiej strony będzie je łagodził dla tych najbardziej poszkodowanych. I obiecuję państwu, że tak szybko jak się da, przestaniemy to lekarstwo aplikować. Mam nadzieję, że to będzie właśnie koniec 2023, że kredytobiorcy usłyszą w mediach czy gdzieś tam, prawda, i się ucieszą. O, wreszcie stopy procentowe idą w dół. Dobre wiadomości są takie, że Polska może pochwalić się dobrymi wynikami gospodarczymi. W pierwszym kwartale wzrost PKB przyspieszył prawdopodobnie aż do 8%. Chcemy, żeby to podnoszenie stóp i walka z inflacją odbywały się przy utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. I przy tak niskim bezrobociu jak obecnie, jak to jest tylko możliwe. Nie chcemy przedobrzyć, to znaczy wtrącić gospodarkę w zły stan i spowodować bezrobocie. Pytanie, co z tymi, którzy nie poradzą sobie ze spłatą kredytów? Na podwyżce stóp skorzystają jedynie ci, którzy wybrali stałe oprocentowanie. Ich podnoszenie stóp nie niepokoi, bo mają stałe raty. Ci, którzy wzięli kredyt w zmiennych ratach, no dzisiaj mają problem i tutaj będzie bardzo gorąco. Co jest ciekawe, to banki same ustawiają sobie to oprocentowanie, ustawiają sobie wybór i być może tutaj należałoby coś zmienić w tej materii, bo nie można być sędzią we własnej sprawie. Mówił ekspert do spraw finansów Paweł Dołkowski. Rząd już zapowiedział m.in. możliwość wakacji kredytowych i rezygnację ze wskaźnika WIBOR. Cel jest taki, żeby w te wakacje już były uruchomione rozwiązania, tak aby można było skorzystać m.in. właśnie z tych wakacji kredytowych. Mówił rzecznik rządu Piotr Müller. Jednocześnie powtórzył apel premiera skierowany do banków, by podnieść oprocentowania depozytów. Te są tak niskie, że Polakom nie opłaca się trzymać oszczędności. Dziś mamy jednak do czynienia ze zmową sektora bankowego, dlatego jak wskazuje ekonomista dr Artur Bartoszewicz, potrzeba dziś przebudowy całego systemu. W obecnym bowiem silnie widać mechanizmy lichwiarskie. Musimy przebudować system bankowy w taki sposób, że on rzeczywiście zaczął konkurować i karać bank za to, że ignoruje podwyższanie stóp procentowych, które widzi ze strony Rady Polityki Pieniężnej, i nie przenoszenie tego na stopy depozytowe. Stopy depozytowe muszą ruszyć. One powinny już dzisiaj być na poziomie połowy inflacji. Warto przypomnieć, że duża część polskiego sektora bankowego jest w rękach państwa. I to również od decyzji tych banków zależy to, jak kształtuje się oprocentowanie depozytów. W przyszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ma spotkać się z ekspertami sektora bankowego. Dyskusja będzie dotyczyła przyszłych działań. Na razie jeszcze bez opcji uregulowania presji na banki w sposób ustawowy. Polska prowadzi intensywny dialog z Niemcami w sprawie dywersyfikacji ropy. Nasz kraj będzie wspierał Niemcy w zwiększaniu niezależności od rosyjskiej ropy, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Nie wystarczy rozmawiać o ilościach, ale musimy dokonać więcej kroków na rzecz integracji rodzajów ropy, jaka byłaby dostarczana, czy też optymalizacji tych procesów w portach, bo to dotyczy i po stronie polskiej, i po stronie niemieckiej, tak żebyśmy mogli wspólnie powiedzieć, że w sposób odpowiedzialny będziemy niezależni od ropy rosyjskiej, a jednocześnie Niemcy dostaną od Polski takie wsparcie, jakiego oczekują. To jest bardzo duże zadanie, dywersyfikacyjne zadanie techniczne. Na szczęście po naszej stronie te ostatnie lata przygotowania do dywersyfikacji,
takie ciche prace, które były prowadzone w obu polskich rafineriach, doprowadziły do tego, że jesteśmy gotowi na wiele gatunków ropy i tą gotowością będziemy się dzielić ze stroną niemiecką. Patrząc na te plany optymalizacyjne, ale też na konieczność solidarności, bo to też jest konieczność solidarności z południowymi sąsiadami, to też jest konieczność szybkiej dywersyfikacji Orlenu w Czechach, do której Orlen jest gotowy, bo przypomnę, na Litwie tam już nie ma na dzisiaj żadnej rosyjskiej ropy, więc wszystkie działania optymalizacyjne na dzisiaj są na stole. Robimy wspólnie z Niemcami takie duże ćwiczenie, co jeszcze możemy zrobić, żeby ten proces przyspieszyć. System Gladius już niebawem trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup 4 baterii, które trafią do pułków artylerii. Dziś wzmocnienie polskich sił zbrojnych to priorytet. Realizację tego kroku zapewnia ustawa o obronie ojczyzny, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wzmacniamy polskie siły zbrojne, zwiększamy liczebnie polskie siły zbrojne, wyposażamy polskie siły zbrojne w nowoczesny sprzęt. W zeszłym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę w sprawie pozyskania warmate'ów. Dziś zatwierdzona została umowa na zakup bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius. Posłużą one wojskom rakietowym i artylerii. Polskie siły zbrojne muszą być mocne, muszą być silne, tak żeby odstraszać agresora, a jeśli by doszło do ataku na Polskę, żeby skutecznie ten atak powstrzymać. Drony Gladius to złożony najnowocześniejszy sprzęt polskiej produkcji, mówi prezes zarządu grupy WB Electronics Piotr Wojciechowski. Dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej, dzięki współpracy z szefostwem artylerii, z Agencją Uzbrojenia tworzymy i dostarczymy system, który naprawdę będzie zabójczo skuteczny. Każdy element systemu Gladius składa się ze sprawdzonych rozwiązań, które zaistniały na naszym rynku, mówi szef Agencji Uzbrojenia pułkownik Artur Kuptel. Będzie nie tylko najlepszym już teraz, ale w przyszłości takim, za które inne kraje będą chciały zapłacić ciężkie pieniądze. I to nie jest tylko i wyłącznie nasze marzenie, jest to świadomość tego, do czego dążymy. Zakup systemów Gladius to, jak zaznaczył szef resortu obrony, jeden z kolejnych etapów współpracy ministerstwa między innymi z grupą WB Electronics. W planach są kolejne zamówienia. Od 16 maja nie będzie już obowiązywał w Polsce stan epidemii. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza jednak kolejnej fali COVID-19 we wrześniu. Ostatniej doby odnotowano 611 nowych zakażeń koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarło 25 osób. Z każdym tygodniem spada liczba hospitalizacji, chorzy mają lżejsze objawy zakażenia. Zniesiono też prawie wszystkie obostrzenia, dlatego od 16 maja stan epidemii będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To nie jest absolutnie żadne zniesienie epidemii, tylko mówiąc symbolicznie, przełączenie tego czerwonego światła w sygnalizatorze, które się świeciło od 2 lat, na światło pomarańczowe, które pokazuje, że jest ryzyko, że jest zagrożenie, ale sytuacja zmierza w dobrym kierunku. Stan epidemii obowiązywał w Polsce od marca 2020 roku. Utrzymanie zagrożenia epidemicznego to narzędzie do szybkiego reagowania, gdyby COVID-19 ponownie zaatakował. Prawdziwym testem, w jakim miejscu jesteśmy z epidemią, będzie wrzesień, kiedy spodziewać się można w wyniku powrotu do szkół, do pracy, zwiększonej transmisji i też pewnej sezonowości, którą do tej pory obserwowaliśmy. Rząd nie rezygnuje z promocji szczepień przeciw COVID-19. Wciąż zachęca do przyjmowania dawek przypominających. Pełne szczepienie przyjęło w Polsce ponad 22 miliony osób. Europejska Agencja Leków nie rekomenduje jeszcze czwartej dawki dla osób powyżej 18 roku życia. Jest zbyt wcześnie, aby rozważać zastosowanie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dla całej populacji. Jednak osoby powyżej 80 roku życia mogą odnieść korzyści z drugiej dawki przypominającej, biorąc pod uwagę wyższe ryzyko ciężkiego przechodzenia COVID-19 w tej grupie wiekowej. Wygaszenie pandemii nie dotyczy wyłącznie Polski. Światowa Organizacja Zdrowia obserwuje ten proces na całym świecie. Liczba zgłoszonych przypadków i zgonów z powodu COVID-19 nadal spada. Zgłoszone tygodniowe zgony są najniższe od marca 2020 roku. Stąd kolejne państwa rezygnują z obostrzeń. Włosi znieśli najważniejsze
poważniejsze restrykcje. Nie ma już obowiązku okazywania paszportu covidowego przy wejściu m.in. do restauracji lub kina. Włoski minister zdrowia ostrzega jednak przed nadmiernym entuzjazmem. Brak wymogów nie oznacza braku odpowiedzialności. Bitwa z COVID-19 jeszcze się nie skończyła. Na Półwyspie Apenińskim tzw. Green Pass potrzebny jest wyłącznie w placówkach medycznych oraz przy wjeździe do kraju. Tego nie wymagają już z kolei Grecy, którzy znieśli wszystkie restrykcje dotyczące lotów międzynarodowych. W okresie turystycznym w Grecji od początku maja do końca sierpnia nie będzie potrzebny paszport covidowy. Tymczasem zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Chinach. Rząd wprowadził politykę zero covid, czyli masowe testowanie i lockdowny. W Szanghaju ponad 13 milionów mieszkańców nie mogło przez miesiąc opuścić domu. Miasto zaczyna się na nowo otwierać. Do 4 maja około 70% z ponad 1800 dużych przedsiębiorstw w metropolii wznowiło produkcję. Powracający i nowi pracownicy muszą codziennie wykonywać dwa testy. Test antygenowy rano i test PCR po południu. Śladami Szanghaju idzie Pekin. Z powodu COVID-19 zamknięto 60 stacji metra i 158 tras autobusów. Nie pracują m.in. szkoły, restauracje i siłownie. Mam nadzieję, że rząd wprowadzi jakąś inną politykę, która nie skomplikuje nam życia. W końcu mamy kredyty hipoteczne i samochodowe. Jesteśmy pod presją. Mówi mieszkanka Pekinu. Radykalna polityka chińskiego rządu ma swoje konsekwencje gospodarcze. Według agencji Reutera w szanghajskim porcie 344 statki czekają na obsługę. Droga morska z Chin do Stanów Zjednoczonych wydłużyła się o 74 dni. Do Europy statki płyną 4 dni dłużej niż zwykle. Wątpliwości budzi jednak zasadność prowadzenia tak radykalnej polityki covidowej. W dużych chińskich miastach w ciągu doby choruje zaledwie kilkaset osób. Z powodu COVID-19 umierają osoby w podeszłym wieku, głównie niezaszczepione. Za uczniami szkół średnich kolejny dzień matur. Dziś podeszli do egzaminu z języka obcego. Każdy maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym. Wśród nich jest język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Dziś rano odbył się egzamin z języka angielskiego. Jest on najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. W tym roku zdawało go 95% absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Z kolei po południu odbyły się egzaminy z innych języków obcych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Maturzyści muszą również przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Maturzyści nie muszą natomiast przystępować w tym roku do egzaminów ustnych z języka polskiego i z języka obcego. Także po raz pierwszy w tym roku absolwenci technikum i branżowej szkoły drugiego stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wcześniej musieli jednak spełnić warunki, które są niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. To były informacje dnia. Z Panem Bogiem. Jutro w naszym dzienniku. Aby nastał pokój, wynagradzajmy niepokalanemu sercu Maryi. Módlmy się o nawrócenie Rosji. Specjalna deklaracja do nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Żywność z laboratorium. Lewacki wniosek do Brukseli. Ideolodzy chcą zlikwidować hodowlę zwierząt. Służyć życiu. Stanisława Leszczyńska, położna, która zawierzyła się Maryi. W obozie walczyła o każde dziecko. Dzisiejsza noc w wielu obszarach sucha i z coraz większą ilością rozpogodzeń. Szczęść Boże, w ten piątkowy wieczór wita Państwa Krystian Kłuczkowski. Czas na prognozę pogody. Jedynie deszczu spodziewajmy się na obszarach południowo-wschodnich. Na północnym wschodzie temperatura będzie najniższa, około 3 stopni, a od Górnego Śląska po podkarpackie kotliny na zachodzie oraz wybrzeżu znacznie wyższa, 9-11 stopni. W sobotę zdecydowanie na północy i północnym zachodzie sporo chmur, ale na pozostałym obszarze sporo słońca. W
południe i po południu od Pomorza, Wielkopolski, a także poprzez Kujawy i Mazury, a także Mazowsze sporadycznie popada deszcz i niewykluczone, że zagrzmi burza. Na krańcach północnych będzie najchłodniej, 12-14 stopni, ale za to na pozostałym obszarze będzie dość ciepło, 18-19 stopni, a od Dolnego Śląska po Wielkopolskę i Ziemię Lubuską już nawet 20-21 stopni. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1013 hektopaskali. W niedzielę w dość wąskiej strefie od Lubelszczyzny przez centrum, Kielecczyznę po Śląsk rozwiną się chmury z przelotnym silniejszym deszczem i lokalnymi burzami. Najchłodniej będzie na krańcach północnych, 11-13 stopni, a na pozostałym obszarze temperatura wzrośnie do 18-20 stopni. Na razie to wszystkie informacje pogodowe. Z Panem Bogiem!